David Irving, słynny kłamca oświęcimski, jest w Polsce i już jutro wyrusza do Kętrzyna. Pokaże swoim fanom kwaterę Hitlera. Potem ma być Treblinka. Irving przekonuje, że komory gazowe w Auschwitz zbudowali po wojnie Polacy po to, by szokować i zarabiać na turystach. Za swoje rewelacje każe sobie słono płacić. Dziś mówi wydarzeniom, że sam pada ofiarą nazistowskich metod ze strony przeciwników wolności słowa. Dlaczego bezkarnie zarabia na kłamstwie, o tym Piotr Michalak. David Irving znów w Polsce. Znów, bo zaledwie 3 lata temu opuszczał warszawskie targi książki w atmosferze skandalu. Historia zatoczyła koło. Wrócił historyk i wrócił skandal. Jest wielu wrogów wolnego słowa. Jak na ironię używają przeciw mnie nazistowskich metod. Nasyłają na mnie policję. W Austrii, w Polsce. Jak naziści. Irvinga spotykamy przed jednym z warszawskich hoteli. W przeddzień, jak mówi, naukowej podróży. Z grupą Brytyjczyków, Australijczyków i Amerykanów chce odwiedzić m.in. bunkier Hitlera w Kętrzynie oraz obóz w Treblince. I tam wygłosić serię wykładów. Władze polskie powinny zrobić wszystko, skorzystać ze wszystkich możliwych środków, aby nie dopuścić do tego rodzaju hańbiącej profanacji. Takie protesty słychać wszędzie tam, gdzie pojawia się Irving. 4 lata temu w Austrii został nawet skazany na karę więzienia za gloryfikowanie nazizmu. Polski kodeks też przewiduje karanie za tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Ale twórca tego przepisu, profesor Witold Kulesza, mówi, że prokuratura mogłaby wkroczyć dopiero po stwierdzeniu przestępstwa w trakcie eskapady Irvinga. Byłyby podstawy do ścigania nie samych uczestników wycieczki, czyli słuchaczy, ale tych, którzy takie wypowiedzi publicznie wygłaszają. Prokuratorzy IPN mają dokładnie śledzić, co brytyjski historyk będzie mówił w Polsce. Jeszcze kilka lat temu w ogóle negował on Holokaust. Potem twierdził, że ludobójstwa w obozach dokonywano poza wiedzą Adolfa Hitlera. A zaledwie kilka dni temu w wywiadzie dla Daily Mail mówił, że polskie władze urządziły w Auschwitz Disneyland i że obóz jest dziś turystyczną maszynką do drukowania pieniędzy. Nie wspomniał jednak, że to on sam jest dziś taką maszynką. Wie to Włodzimierz Mikulicz, historyk daleki od poglądu Irvinga, który z ciekawości chciał wysłuchać jednego z wykładów w Polsce. Przysłano mi zestaw dokumentów, papierów do wypełnienia. No cena była $2600 bodajże. Co trochę boli jak na tydzień czasu. Boli znacznie więcej, gdy rano rozeszła się pogłoska, że Irving pojawi się dziś w Oświęcimiu. Odwiedzający obóz byli w szoku. Mój ojciec był w Oświęcimiu. No to myślę, że nie żyje niestety, w związku z tym no nie mógłby się z nim spotkać, ale pewnie by mu oświadomił parę rzeczy. Władze Muzeum Auschwitz oświadczyły, że kłamca oświęcimski nie ma prawa oprowadzać turystów. Dziś więcej w obronie prawdy zrobić się nie da. Piotr Michalak, wydarzenia.